Okej, okay, więc teraz przejdziemy do budowy sceny we własnym zakresie. Więc tutaj mamy dwie opcje. Albo jeżeli chcemy rozbudować jakąś gotową, na przykład, no to możemy wybrać tutaj z listy właśnie ta, która nas interesuje i wybrać sobie Project Save As, zapisać pod nową nazwą. Powiedzmy first scene, tutaj ewentualnie jakiś tam opis. No i wpisujemy i klikamy save. No i już ta scena jest zapisana pod nową nazwą. Widzimy tutaj na dole nazwę, aktualną scenę i ona już teraz jest my scene tutaj. Więc tutaj otwieramy jakąś gotową, a jeżeli chcemy otworzyć swoją, no to musimy przejść do My Scene i wybieramy właśnie tą swoją. Więc tak najlepiej zrobić, jeżeli chcemy dobudować coś do gotowej sceny. Więc tutaj powiedzmy, chcemy dostawić jeszcze jeden przenośnik. Więc potrzebne są nam jeszcze elementy. Czyli tutaj ikonka palet window. No i tutaj mamy w tym właśnie miejscu wszystkie dostępne elementy, z jakich możemy korzystać, więc nic więcej tutaj nie dodamy. Więc tutaj mamy z podstawowych elementów, najczęściej używanych, no to emitter. Tutaj na dole pojawia się nazwa, jak najedziemy myszką. Czyli to jest obiekt, który pozwala na dodanie jakichś właśnie skrzynek, żeby oni pojawiały się cały czas, albo pudełek. Więc tak naprawdę elementów, które później będą pojawiać się i będą na przykład transportowane na naszej linii. Czerwona strzałka to jest receiver, czyli odbiornik, czyli jeżeli zostanie to dodane do sceny i jeżeli coś pojawi się w tym odbiorniku, no to znika po prostu, krótko mówiąc. Więc zaraz dodamy sobie to, zobaczymy. Dalej mamy pudełka różnego rodzaju, skrzynki, tutaj mamy takie przekładki, elementy do montażu, do assembly. Więc te wszystkie elementy, które są tutaj dostępne, właśnie będą pojawiać się poprzez ten emitter. Więc my tam konfigurujemy, co nas interesuje, czy ma być pusta paleta, czy paleta z jakimś tam pudełkiem. Dalej mamy różnego rodzaju przenośniki. W tej nowszej wersji to jest przenośnik taki łukowaty. Roller stop, czyli zatrzymywanie, obrotnica. Tutaj były przenośniki rolkowe, tutaj są przenośniki taśmowe. Tutaj mamy wagę, spychacze na bazie taśmy, rozdzielacze na rolkach, pushery, pneumatyczne popychacze, też zatrzymywanie. Tutaj taki specjalny narożnik, obiekty do pozycjonowania, tutaj prowadnice, też kółko jako prowadnica, elementy, które można użyć do montażu czujników, takie lub takie. Tutaj mamy czujnik pojemnościowy, czujnik optyczny. Tutaj indukcyjny czujnik, kurtyna, odbiornik, receiver, kolejny czujnik z lusterkiem, lusterko do tego czujnika. Tutaj mamy też w najnowszej wersji pojawiło się RFID, więc możemy sobie znakować też elementy. Kamera, rozpoznawanie kolorów, vision. No i tutaj
różnego rodzaju przyciski, podświetlenia, potencjometr, licznik, właśnie przyciski, szafa. Tutaj mamy kolumnę, czyli żeby zamocować tą szafę. Tutaj gotowa maszyna CNC, winda, pick and place, automatyczny magazyn. Tutaj są półki do automatycznego magazynu, paletyzator gotowy już. Tutaj ramię do paletyzacji dwuosiowej, zbiornik, tutaj żeby ciecz magazynować tak naprawdę wodę. Tutaj sygnał dźwiękowy, kolumna świetlna, sygnalizator ostrzegawczy. No i tutaj różnego rodzaju elementy, żeby zbudować ogrodzenie lub podesty. Tutaj schody do podestów. No i siatka też do zbudowania ogrodzenia. No i tutaj też niedawno się pojawiły drzwi bezpieczeństwa. Więc praktycznie każdy z tych elementów jest gdzieś użyty w jakiejś scenie, więc można sobie też podpatrzeć, jak to jest tam rozwiązane, wykorzystane i użyte. Więc każdy z tych obiektów ma właściwości, można skonfigurować na przykład kolor lub inne rzeczy. Więc tak, spróbujmy dodać przenośnik, więc tutaj rolkowy, jeżeli chodzi o przenośniki rolkowe, no to mamy różne długości, więc w zależności co i ile chcemy mieć miejsca na nim, więc powiedzmy, dodajmy tutaj z tyłu jeszcze przenośnik, żeby ta skrzynka, która podjedzie, żeby po prostu znikła. Więc przyciągamy sobie i już jest w naszej fabryce. Myszką, jak klikniemy, możemy sobie tutaj ustawić. Ważna rzecz przy obiektach to jest ta strzałka, czyli tutaj jest domyślny kierunek ruchu, czyli jeżeli ten przenośnik zostanie uruchomiony, no to rolki zaczną kręcić się w tym wypadku w lewo, więc to nie jest do końca nam odpowiednie, więc musimy go obrócić o 180 stopni. Więc żeby to zrobić, no to musimy przejść do jego właściwości, czyli kliknąć prawym. No i tutaj mamy właśnie możliwość obrotu. Więc plusem lub minusem obracamy w jedną stronę lub w drugą, jak jest tam nam wygodniej. Więc ustawiamy do kierunku ruchu. Tak samo na tym przenośniku też strzałka jest, tylko akurat tutaj czujnik stoi. Więc każdy przenośnik ma strzałkę. No i dosuwamy, żeby było równo, żeby paleta mogła przyjechać. No i w ten sposób zbudowaliśmy linię, powiedzmy. Teraz możemy przejść jeszcze do właściwości tego obiektu, czyli prawym. Można tutaj horyzontalnie lub wertykalnie przesunąć, więc to bardziej przyda nam się przy następnym obiekcie, żeby to ustawić. Możemy zduplikować, dodać sobie kolejny, jeżeli jest taki sam. No to zamiast wybierać z tablicy, no to możemy w ten sposób zrobić. Usuwamy prawym delete albo z klawiatury delete. No i najważniejsze tak naprawdę, no to tutaj konfiguracja. I w przypadku przenośników taśmowych można skonfigurować go na trzy sposoby, czyli domyślnie jest jako cyfrowy, czyli kręci się tylko w jedną stronę. Można ustawić, żeby kręcił się albo w prawo, albo w lewo, więc będziemy mieli dwa sygnały dodatkowe, albo analogowo. Więc w zależności co wybierzemy, no to pojawią się odpowiednie nazwy symboliczne tutaj. Więc domyślna nazwa to jest właśnie roller konwojer w nawiasie, ile metrów i który to jest. Jakbyśmy dodali drugi, no to jest dwójka, czyli są kolejno numerowane.
Ok, więc na razie powiedzmy ustawmy go na jazda w lewo, w prawo, więc wtedy zmieniają się nazwy symboliczne. Mamy plus, czyli do przodu, minus, do tyłu, lub jeszcze pozostaje analogowo. No i wtedy mamy właśnie w nawiasie volt. No i w zależności co wybierzemy, no to pojawiają się tutaj file driver. Tylko musimy określić dla jakiego tutaj modelu sterownika robimy. Pojawiają się odpowiednie sygnały. No i tutaj właśnie dodaliśmy element wykonawczy. No to pojawił się tutaj z prawej strony, strony na tej liście. Więc zanim go tutaj dodamy do modułu, to zmieńmy nazwę. Więc ogólnie zmiana nazw dla obiektów, no to musimy tutaj kliknąć i w tym miejscu możemy ustawić nazwę, coś tam sobie wpisać. I ta nazwa tutaj się pojawia. Więc powiedzmy na początku, zróbmy, żeby on poruszał się w prawo, w lewo. Więc zmieńmy w ten sposób. No i tutaj nazwę. Conveyor, powiedzmy forward. Do przodu, do tyłu. Więc warto pozmieniać te nazwy, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest. Dalej, jeżeli to już mamy przygotowane, właśnie musimy przejść do file driver. No i tutaj dla tego modułu zwiększyć liczbę wejść, wyjść, więc tutaj musimy przejść do configuration. I tutaj określamy, ile jest wejść cyfrowych, ile jest wyjść cyfrowych i tutaj ile wejść analogowych, ile wyjść. Więc możemy poustawiać, no i tutaj są też offsety w adresacji, jeżeli chodzi o bajty. Więc my ustawmy sobie powiedzmy 4 wejścia, 4 wyjścia, żeby było tak samo. No i moduł się zwiększył. No i teraz musimy nasze elementy wykonawcze podpiąć. Czyli to odbywa się za pomocą przeciągnięcia myszką, czyli przeciągamy i tutaj puszczamy. Już mamy podłączony, czyli ten sygnał będzie sterowany z wyjścia Q0.0. I analogicznie drugi, możemy tak, możemy tu przeciągnąć, no kwestia, gdzie byśmy chcieli. Więc to już kwestia, jak sobie tutaj to zdefiniujemy. No i w ten sposób mamy zdefiniowane, skonfigurowane sygnały. I wystarczy po prostu w TIA Portal dodać kolejne nazwy symboliczne i jak wysterujemy to wyjście, no to przenośnik zacznie kręcić się do tyłu powiedzmy, albo do przodu. Więc to już możemy nawet i w tym momencie zrobić. Jak wysterujemy dwa w tym samym momencie, no to tutaj akurat jest zabezpieczenie i nie działa. Ok, więc tutaj ustawianie. Kolejna rzecz, co nam jeszcze jest potrzebne, no to powiedzmy dodamy sobie odbiornik, żeby ta paleta, która tutaj wjedzie, no to żeby znikła. Więc przejdźmy z powrotem do palet. No i teraz właśnie przyda się odbiornik. Więc go jak tutaj przesuniemy i wsuniemy, więc on wygląda, że jest,
ale trzeba poprzesuwać kamerę i zobaczyć, czy on na pewno jest tak jak trzeba i czy nie jest za wysoko, bo czasami jest za wysoko lub z widoku jakiejś kamery widać, że krzywo leży, to akurat równo. Zastrzałkę i możemy przesunąć, więc tutaj w tej osi, jeżeli byśmy chcieli przesunąć do góry albo do dołu, no to musimy przyłączyć na przesuwanie vertical i wtedy góra, dół się przesuwa, już w lewo, prawo nie. Więc dopiero jak klikniemy ustawimy i klikniemy myszką, no to strzałka znika, tak zostaje i wtedy możemy w tej osi przesuwać. Ok, więc tutaj no i tutaj vertical opuszczamy do dołu ile się da, więc tutaj po prostu trzeba troszeczkę poćwiczyć. No i mamy remover. No i widzimy, on jest domyślnie tutaj sforsowany, czyli cały czas będzie odbierał, ale możemy sobie to wyłączyć, ustawić, że my będziemy z kodu programu sterować tym odbiornikiem. No i możemy zmienić nazwę na remover. No i powiedzmy sobie jeszcze, dodamy czujnik, że paleta już dojechała do odbiornika, więc tutaj na końcu możemy dodać czujnik, więc można postawić na przenośniku, można postawić z boku, więc my postawmy sobie z boku, więc przyda nam się jeszcze taki element, podstawa tutaj. No i teraz musimy go obrócić na początku, żeby ta powierzchnia była tu przy przenośniku, więc znowu klikamy prawym. No i teraz mamy więcej opcji obracania. Tą już znamy w tej osi. Możemy obracać jeszcze w ten sposób albo jeszcze tak, więc we wszystkich trzech osiach można obracać, więc nas interesuje właśnie, żeby była taka pozycja. Jeżeli chodzi o konfigurację, to dlatego możemy ustawić kolor. Wcześniej też w poprzednich wersjach Factory tego nie było. Tutaj można już ustawiać kolor, jeżeli chodzi o konfigurację. No i teraz musimy go ustawić. Więc tu jest OK. No i jeszcze do dołu, czyli przełączamy na vertical i mamy podstawę zamontowaną, klikamy gdzieś z boku, żeby, bo jak jesteśmy tutaj, no to przesuwamy ten obiekt, musimy kliknąć gdzieś z boku, żeby zniknął fokus. Ok, no i teraz czujnik, więc tutaj może aż tak do końca, żeby nie dojeżdżało, tylko powiedzmy trochę wcześniej, więc przesuńmy, żeby tutaj było pomiędzy rolkami. No i teraz dodamy sobie czujnik. Więc dodamy sobie czujnik odbiciowy, powiedzmy. Więc przeciągamy. No i tutaj ustawiamy na podstawce. Jeżeli chodzi o czujnik, no to tutaj też pojawiło się niedawno, że możemy obracać, czyli nie musi koniecznie patrzeć prosto, ale na przykład trochę pod kątem, więc wcześniej też tej opcji nie było. I kolejna rzecz to zasięg, czyli tutaj widzimy, jak daleko on patrzy, czyli tutaj, jak chwycimy za to kółko, no to możemy zmieniać zasięg. Więc to w zależności, co chcemy zrobić. Jeżeli chcemy zrobić obecność na przenośniku, no to można na przykład pod kątem i zwiększyć zasięg
tutaj jest już max. Więc w ten sposób możemy wykryć, że gdzieś na przenośniku jest paleta. Na przykład, więc dlatego może przydać się większy zasięg. W ten sposób, no to wystarczy nam tak naprawdę nawet do połowy. Więc kwestia jak... No i tutaj jak klikniemy z boku, no to już pokazuje jaki jest zasięg. Jak klikniemy na czujnik, no to możemy edytować. No i tutaj za bardzo konfiguracji więcej nie ma. No i tutaj też właśnie podpis, więc musimy przyłączyć się na czujniki. No i wtedy opisujemy sobie nazwę, na przykład Exit Sensor. No i ten czujnik musimy oczywiście przejść do File Driver, no i go tutaj analogicznie jak wejście, tak samo wejście podłączyć. I jak to wszystko zrobimy, File Save, pamiętamy, żeby zapisać. No i w tym widoku, jak teraz jesteśmy, no to aplikacja się uruchomi. Więc jeżeli byśmy chcieli, żeby uruchomiała się w tym widoku, w takim ustawieniu kamer, no to dopiero teraz zapisujemy. I tak później jak wybierzemy aplikację, no to tak nam się tutaj uruchomi. No i teraz jeszcze dodajmy sobie emiter, żeby pojawiało się więcej skrzynek. Więc tą sobie usuńmy. Dodajmy emiter. Tutaj zobaczmy, czy pod różnymi kątami, czy ona jest, stoi na przenośniku. Emiter jest wysterowany cały czas, więc skrzynki czy inne detale będą pojawiać się cały czas, więc może tak zostać. Klikamy prawy, no i tutaj mamy trochę więcej konfiguracji, jeżeli chodzi o emiter. Więc tutaj możemy wybrać sposób kontroli. Dalej, jakie elementy mają się tutaj pojawiać. Palety. Square palette, więc powiedzmy chcemy zwykłe palety. No i oczywiście w każdej chwili można uruchomić symulację i zobaczyć jak to wygląda, co zostanie dodane. Dalej mamy part to emit, czyli poza paletą będą jeszcze dodawane pudełka o takich rozmiarach. I jeszcze pudełko takie mniejsze. Możemy na przykład zamiast pudełek, na przykład detale jako przykładki. Więc wtedy tak to będzie wyglądać. Możemy ustawić, że właśnie bez palety, to w szczególności na przenośnikach taśmowych. I wtedy pojawia się tylko sam element. Więc tutaj sobie możemy to poustawiać. Dalej tutaj ustawiamy czasy. Jak mają często się pojawiać. Czyli pomiędzy jakim czasem pojawi się kolejny element. I tutaj ewentualnie możemy ustawić, że pojawią się na przykład dwie skrzynki, czy tam dwie palety i więcej nie będzie. Bo jak mamy 0, no to one pojawiają się cały czas. Znika z tego prosto pod ścianą i pojawia się kolejna. Jeżeli będzie na nim, no to kolejna się nie pojawi w ten sposób. Dopiero jak całkowicie
zostanie wyciągnięta z tego obiektu. Więc widzimy, już trochę tych palet się pojawiło. Restart, zostało wszystko posprzątane. Jak ustawimy sobie tutaj, że na przykład chcemy tylko dwie, no to pojawi nam się jedna, pojawi nam się druga, no i więcej nie ma. Więc tutaj przy jakichś tam aplikacjach na testy, może żeby nam nie jechały cały czas w kółko i nie zapychały nam linii, no to możemy sobie na samym początku ustawić właśnie w ten sposób. Ok, no i jeszcze tutaj opcja właśnie orientacji na palecie. Więc widzimy, teraz położyło nam z boku. Wcześniej było równo na samym środku. Teraz jest równo na palecie. No i dalej jeszcze, nie wiem czy tutaj akurat na tym zobaczymy. Tak, o, teraz jest w pionie postawione, więc można sobie jeszcze w ten sposób ustawić. Więc też to niedawno się pojawiło, takie funkcjonalności. No i w ten sposób mamy gotową scenę. Można zapisać i już jest gotowa do oprogramowania. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli tą scenę przygotujemy pod ten typ sterowników 1200-1500, więc jeżeli będziemy tą samą scenę chcieli skorzystać na przykład na klasycznych sterownikach 300-400, no to musimy skonfigurować jeszcze raz, czyli tutaj wybrać domyślny typ sterownika i też ustawić ile wejść, ile wyjść, no i podpiąć odpowiednio sygnały forward, backward. Zapisujemy, jeszcze sprawdzę, czy tutaj w sumie mogę przyłączyć forward, backward, no i to jest. No jeszcze podłączyliśmy remover, więc też od razu tutaj podłączmy i dla jednego typu sterowników i dla drugiego. Więc to jest gotowa aplikacja. Jeżeli chcielibyśmy programować jeszcze z wirtualnego sterownika PLC SIM, no to jeszcze i tutaj trzeba też to samo zrobić. Więc jeżeli chcemy mieć taką gotową, no to dla każdego typu sterownika trzeba to przygotować. Jeszcze odnośnie właśnie konfiguracji emitera, to tutaj albo konfigurujemy po stronie faktory, tak jak teraz to zrobiliśmy, albo można po stronie PLC sobie konfigurować. Więc tutaj mamy trzy jakby nazwy symboliczne, jak przejdziemy do driver. Więc tutaj one się pojawiły. No i w zależności tutaj od wartości emiter, żeby w ogóle podało, i później tutaj możemy ustawić w zależności od wartości, czy jedynka, czy dwójka, no to będzie odpowiedni detal się pojawiał i tak samo jakaś tam część, więc tutaj już jeżeli chcemy z tego skorzystać, no to trzeba zobaczyć dokładnie w dokumentacji, jakie wartości trzeba przypisać. Ale zazwyczaj najczęściej jest to ustawiane po stronie faktory, przynajmniej w tych domyślnych aplikacjach.
Więc tutaj zbudowaliśmy scenę, czy aplikację na bazie istniejącej. Jeżeli chcemy od zera zbudować, no to wystarczy tutaj wybrać New. Tutaj zapiszmy. Czyli mamy nową scenę. No i od początku dodajemy elementy i je odpowiednio ustawiamy. Więc podobnie jak dodaliśmy do istniejącej sceny, a tutaj budujemy od zera, nazywamy i konfigurujemy w driver. Więc zasada jest taka sama.